Za nami szósta edycja memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Dąbrowa Górnicza po raz trzeci gościła ten wyjątkowy turniej siatkarski poświęcony pamięci tej przedwcześnie zmarłej reprezentantce Polski. Agata wiadomo, dwukrotna mistrzyni Europy, osoba, która nie tylko na parkiecie walczyła, ale walczyła również poza parkietem, zachęcając ludzi do oddawania krwi, oddawania szpiku, rejestrowania się jako potencjalni dawcy. No i to, co dzisiaj jest w Polsce pod kątem krwiodawstwa, pod kątem rejestrowania dawców szpiku, no to po części jest zasługa Agaty. Szkoda, że historia taka smutna, ale myślę, że swoją postawą zrobiła dużo dobrego. Jak podkreślali organizatorzy tej imprezy, niezależnie od poziomu sportowego, chodzi przede wszystkim o przypomnienie osoby Agaty i kontynuowanie jej dzieła. No, Agata myślę, że poruszyła tutaj serca Polaków, bardzo dużo osób ją kojarzyło, osób nawet, które nigdy nie miały styczności ze sportem i były zwykłymi osobami. Ja miałem też okazję odwiedzić kilka osób, które oddały tak spontanicznie krew na Agatę, bo w momencie, kiedy organizowaliśmy bal, te osoby odwiedziłem w domu, chcąc ich osobiście zaprosić i podziękować za tą krew, którą oddali. Byli w wielkim szoku. No i miałem okazję ich poznać, porozmawiać z tymi osobami. Oni nie mieli ze sportem nic wspólnego. Oni gdzieś tam zobaczyli, że jest osoba, która potrzebuje krwi, poszli, oddali tą krew i to już im weszło w nawyk. Czasami ludzie są tacy, że potrzebują takiego impulsu. Czasami no, ta tragedia ludzka taka najbardziej chyba na nas oddziaływuje i nas najbardziej mobilizuje. No i te osoby, które teraz zostały jako dawcy krwi, dawcy szpiku, oni już podarowali tą cząsteczkę i czują się chyba lepsi. Wydarzenie to nie tylko rywalizacja sportowa. Przypominając utytułowaną siatkarkę, ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodawstwa i transplantacji szpiku kostnego. Przede wszystkim propagowanie, jak ważne jest oddawanie krwi, jak ważne jest rejestrowanie się jako dawcy szpiku. Zawsze na wszystkich memoriałach stoi krwiobus tutaj Regionalnego Centrum Krwi w Katowicach. Zawsze można przyjść oddać tą krew, zawsze można się przyjść zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku. No i mnie cieszy osobiście to, że z akcji, które ostatnio robiliśmy przez te lata, mamy osoby, które oddały szpik i to jest chyba no, taki wymierny dowód na sens tego, co robimy, ze względu na to, że no, ten szpik, który oddali te osoby zarejestrowane podczas naszych akcji, ten szpik no, daje szansę innym na życie. Tych dawców szpiku kostnego w momencie traumy wokół właśnie problemów Agaty było około 30 tysięcy. W ubiegłym roku no jest zarejestrowanych ponad milion. My jesteśmy małym procencikiem tej propagandy, która po prostu mówi o tym, że to jest potrzebne. Sport, kultura to są nośniki tego przekazu podarowania cząsteczki siebie innym. My przy okazji sportu i kultury powinniśmy mówić o problemie. Bo to jest największy zasięg, największa słyszalność. Wtedy, jak mówią to sportowcy, mówią to ludzie znani, im trzeba życzyć dużo zdrowia, żeby mogli przez sport i kulturę pokazywać, te wartości przekazywać. No a my powinniśmy dbać o to, żebyśmy byli zdrowi i z nimi ten sport uprawiać. Memoriałowi towarzyszyły inne wydarzenia. W sobotę przed halą w Dąbrowie Górniczej wszyscy chętni mogli oddać krew oraz zarejestrować się na listach dawców szpiku kostnego. A czy to jest pierwszy raz, kiedy pan bierze udział w takiej inicjatywie? Tak, pierwszy raz. Przymierzałem się rok temu. Tak, zdecydowałem się w tym roku. Rozumiem. Czym podyktowana jest ta decyzja? To zawsze jakoś, nie wiem, no coś trzeba tego od siebie dać, prawda, to nie kosztuje nic tutaj. Ja tutaj, prawda, nie muszę ciężko pracować, nie muszę za nic płacić. A no już widzę, co to moja krew, czy ten szpik się komuś przyda, prawda? Zresztą dodatkowo tutaj przecież słyszy się, prawda, żyje się i słyszy się, że ta krew jest potrzebna, prawda, ludzie też chorują, a no już widzę, komuś mogę pomóc, prawda. W tym roku na parkiecie hali Centrum, poza gospodarzem MKS-em Dąbrowa Górnicza, zobaczyliśmy czeski Sokol Frydek Mistek, węgierski Bekes Szabaj, izraelski Hapoel Kfar Saba.
MKS zgodnie z przewidywaniami wykorzystał atut własnej hali i wygrał wszystkie mecze. Tym samym po raz pierwszy zwyciężył w historii Memorialu. Memoriał był ligowym testem dla odmłodzonej drużyny Magdaleny Śliwy. No bardzo się cieszę, że ten turniej odbył się tutaj u nas w Dąbrowie tydzień przed rozpoczęciem sezonu. Był to dla nas sprawdzian przed naszą własną publicznością. Bardzo się cieszę ze wszystkich zwycięstw. Momentami gra nie wyglądała dobrze. Jest to nasze falowanie takie w tej grze, natomiast dziewczyny pokazały, że z takich trudnych momentów dają radę wyciągnąć wynik i wygrać spotkanie. Także miałam możliwość poglądania dziewczyn w różnych sytuacjach. No nie mogłam sprawdzić całego składu, bo nie wszystkie dziewczyny były w pełni zdrowe. Natomiast teraz ten tydzień po tym turnieju zbroimy się już na ligę. Mieliśmy ten komfort, że byliśmy na zgrupowaniu w okresie przygotowawczym, potem wszystko przebiegało tutaj. Rozegraliśmy turnieje, mecze kontrolne, także wszystko to, co zaplanowaliśmy, tak wyglądało. Jakie plany? Bo tutaj akurat w tym ostatnim meczu dużo błędów zawodniczki popełniały. Dużo błędów popełniają zawsze młode zawodniczki. My mamy połowę zespołu poniżej 20 lat. Są to dziewczyny, które dopiero zaczynają grę w ekstraklasie, więc tutaj musimy być bardzo wyrozumiali i cierpliwi, bo dziewczyny potrzebują czasu i ogrania. Także ja się liczę z tym, że będą takie mecze, gdzie może będziemy za bardzo nerwowi, bo tych błędów będzie dużo, natomiast oczywiście będziemy pracować nad tym, żeby tych błędów było jak najmniej. Natomiast musimy wiedzieć, że z miarę upływu czasu, lat, takiego doświadczenia się nabiera, umiejętności wychodzenia z trudnych momentów w grze i wybaczmy to dziewczynom.